Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę, jak przygotować chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku domowe kotlety z kurczaka. Będzie to szybki i łatwy przepis na filety z kurczaka, które wyglądają jak ośmiorniczki. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą filet z kurczaka, jajko, mąka, bułka tarta, ser żółty, papryka słodka, sos sojowy, musztarda, mleko, oliwa z oliwek, olej do smażenia i pieprz. Zaczynamy od przygotowania mięsa. Umyty i osuszony filet z kurczaka przecinamy wzdłuż, tak aby powstały dwa plastry. I filety nacinamy w taki sposób, jak na filmie. Przekładamy je do miseczki. Wlewamy jedną lub dwie łyżki sosu sojowego. Dodajemy łyżeczkę ostrej musztardy. Posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Wlewamy jedną lub dwie łyżki oliwy z oliwek. Mięso nacieramy marynatą i dokładnie w niej obtaczamy. I zamarynowane mięso odstawiamy na co najmniej pół godziny, aby przeszło marynatą. Kotlety można również przygotować dzień wcześniej i zamarynowane przechowywać w lodówce. Następnie przygotowujemy składniki panierki. Do bułki tartej dodajemy łyżeczkę papryki słodkiej. Dodajemy ser żółty starty na tarce o grubych oczkach. I panierkę mieszamy. Do drugiego naczynia wbijamy jajko. Wlewamy dwie łyżki mleka. I jajko roztrzepujemy widelcem. Kotlety panierujemy z obu stron w mące. Następnie obtaczamy w jajku. I na koniec panierujemy z obu stron w bułce tartej. I tak opanierowane kotlety kładziemy na dobrze rozgrzany tłuszcz. Smażymy na średnim ogniu przez około 4 minuty z każdej strony. I kotlety obracamy, gdy od spodu będą rumiane. Gotowe kotlety wykładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!